Witam w kolejnym odcinku gry Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Kolejna misja będzie dotyczyła dość dużej eliminacji wrogich maszyn. Będę musiał się odpowiednio do tego przygotować. Wybiorę sobie wyrzutnię rakiet. I ruszam w nocy. Boss, your objective is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the guerrilla's offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Also, bear in mind that you'll fail the mission if you don't take out a single vehicle. As for payment, the more vehicles, the bigger our paycheck. So give them a real fireworks show. Check the target's locations on your map. Once you've spotted incoming reinforcements, their location will be added to your iDroid 2. Tutaj jest jeszcze przy okazji kilka celów pobocznych. Nie wiem, czy uda mi się je wykonać, raczej nie. Jednym z nich jest uwolnienie więźniów. Także pierwszy więzień został uratowany. Spróbuję zniszczyć jeszcze ten pojazd, który tutaj jest. Przywołam sobie konia dosyć blisko. Czy ja go stąd widzę? Kurczę, skubany się rusza. Na wprost jak stanę, to na pewno go trafię. Chodź, chodź, chodź. Powinienem iść z głowy. Gdzie jest koń? Chodź, konik, chodź, chodź. Mamy troszeczkę jeszcze do zrobienia. O kurde, jedzie. 600 metrów to mam do przejechania. Ciekawe, czy mi się to uda. Heroizm mi spadł. Niedobrze. Więzień? Czy uda mi się tutaj znaleźć tego więźnia? Tak, udało się. Kim jest ten uratowany? Coś związane z medycyną. Przyda się, na pewno. Odjechał mi ten pojazd. Może mi się uda go dogonić. Enemy
Tego wyeliminowałem. Będę miał tymczasowo święty spokój. Po tłumiku. Auć, auć, auć. No to będzie niska ocena na koniec. Koń też oberwał. Przestanie mnie lubić. Muszę podjechać bliżej, nie będę miał dobrego strzału. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wrogi pojazd. Następny jedzie. Przyda się zrzut z zapasami, będzie to troszeczkę kosztowało. Konia zostawię, żeby nie oberwał. To jest kolejny więzień, który jedzie. Czy ja zabrałem ze sobą C4? To nie ta zakładka. Tylko granaty. Stunujące. No cóż, trudno. A już 200 metrów, 250. To nie ma co. Bylebym tylko nie trafił w więzień. No, no, chodźcie, chodźcie. Wysłałbym go razem z samochodem. Ale niestety nie mogę jeszcze w tym momencie. Dobra, gdzie zbierzają? Gdzie zmierzają cele? Tutaj mogę się spokojnie przyczaić na kolejny cel, który będzie tutaj przyjeżdżał. Chyba, że się zatrzyma. Jeden jest w forcie. Nie szkodzi, przyjedzie. Tutaj będzie dobre miejsce. Troszeczkę zużyję pieniążków, ale amunicja się przyda. Będzie wyjeżdżał, to zostanie od razu z rakietnicy w czajnik. Supply drop complete.
No chodź, 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 chodź. I to by było na tyle? Jeśli chodzi o pojazd opancerzony? Ten wyjeżdża, też na niego tutaj poczekam, a po resztę już pojadę. Jedzie? Jedzie. Może się wstydzi. Przyczaje się tak samo. Żeby nie obrywać niepotrzebnie. Dobra, zbiorę co moje. Aha, coś tu się będzie działo nowego. Nie szkodzi. There's still time left. Take out as many vehicles as you can. Mam niecałe 5 minut, żeby wyeliminować cele. Pięknie, wyeliminowany. Ci strażnicy by mi prawdopodobnie przeszkadzali. Jeszcze się pojawiły. Dużo ich. Chyba będę musiał... Chyba będę musiał zadzwonić po... zapasy. Konserwy też by się przydały. O, ładnie szybko lecą te pociski. Bardzo mi się to podoba. Zbiorę jeszcze te zapasy, które mi tutaj wylądują i jadę po resztę. No, widzę spadochron. Cień. A gdzie są te pojazdy? Wyjeżdżają z południowej bazy. Kurde, gdzie ten guzik? Dwie i pół minuty. Ja nie znalazłem wszystkich więźniów. O kurde. Konik, przetrwaj to. A, ładnie się spisałeś. Teraz pytanie, czy dobrze jadę? Dobrze jadę. Dwa pojazdy. No, ostatnia szansa.
to się uda? Czy to się uda? Udało się. Tylko czemu w niego wjechałem? Czy coś nowego mam? Tak, strażników za plecami. Żołnierzy. Pięknie, wszyściutko zrobione. Soviet reinforcements incoming. Tanks and a gunship. And you're the target. Looks like we pushed the Soviets a little too far. Boss, those Soviets are a threat to the guerrillas. You can bet there'd be a bonus in it if you take them out. That said, the mission objectives are complete, so you can leave the area if you want. Your choice, boss. Mogę ukończyć misję, albo wyeliminować trzy czołgi i helikopter. Więc przydadzą się kolejne zapasy z amunicją. Z helikopterem może nie być tak prosto. Chociaż z drugiej strony ta wyrzutnia rakiet, którą używam, ma dosyć mocnego kopa. Dobra, spróbuję. Mam tutaj skałę, jak coś, żeby się schować. Zapasy niech sobie tam leżą. Dobra, ale co z tym helikopterem? Lata nad jednym z czołgów. To wyeliminuję pierw ten, który mam bliżej. Ten obóz mam już z głowy. Ale czołg nie. To będzie boleć. O kurde, co ja zrobiłem? Mam nadzieję, że konik nie za bardzo ucierpiał. Jeszcze strzela? No i zostałem bez amunicji. Jeszcze do mnie celuje. Ojoj. Cztery pociski na niego potrzebne są. Ja troszeczkę oberwałem. W sumie niepotrzebnie. Lecieć po zrzut, mimo że ten helikopter się tam czai. No dawaj, dawaj, Sejk. Dobra, trzeba przeładować. Nie widzę nigdzie helikoptera. Gdzie jest helikopter? Schował się. Helikopter się schował. Nie szkodzi. Ważne, że mam czołgi. Enemy prisoner.
Jak w niego strzelę, prawdopodobnie się schowa. Zatrzyma. Akurat koło obozu. Ale u nich pierwsza klasa normalnie. Bawimy się dalej? Kło w mordę, moździerz! Moździerz! Ale ominąłem! Będzie miało bolesne skutki. Oj. Wybuch. Super, jestem w centrum uwagi akurat. Dobrze, że tam nie zostałem na dłużej. Zostałem jeszcze dwa pociski. Spróbuję pozbyć się tego czołgu. Z tego co widzę, to jakoś zatrzymał się w miejscu. Czy będą mnie tutaj szukać? Jestem poza obszarem ich poszukiwań. Ale się wystawiłem! Został jeszcze jeden? Mnie już tam dawno nie ma. Konik, chodź. Jedziemy po czołg. Lubisz czołgi, nie? Ja też lubię. Jeśli dobrze mi się wydaje, to ten jeep zatrzymał ten czołg. Koło tej twierdzy nie da się przejechać inaczej, no ale z drugiej strony twierdza niech będzie jakoś teoretycznie dobrze zabezpieczona i w dobrym miejscu stała. A co tam jest, kurde? Że ten czołg stoi. To jest niemożliwe, żebym zostawił tą ciężarówkę. Dwa razy w nią strzelałem. Raz, żeby ją zniszczyć, a... Dokładnie, to jest ta ciężarówka. Kurde, już widziałem, jak leci w moją stronę. Porusza się. Jeszcze może jeździć. Czy będzie strzelał? Cześć. Just think what the reward.
oberwał. A był jeszcze jeden typek, ale to już nie jest mój interes w sumie. Pozostali jeszcze więźniowie. Tylko gdzie ich tu teraz szukać? Widać, helikopter leci. O, dziękujemy za dobrze wykonaną misję i zniszczone wszystkie pojazdy. Wracamy do bazy. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete. Great work. Ranga S. Pięknie. Ładne podsumowanie, podoba mi się. Specjaliści? Boss, if you got time on your hands, come spend it back at the base. The men will miss you if you're gone too long. Boss, a certain scientist has contacted us, wanting to defect from the east. His name? He's Emmerich. That's right. The man we knew as Huey. We suspect he was complicit in the attack on Mother Base 9 years ago. He was working with Cypher. I've been waiting a long time for this. So I say, let's help Emmerich defect. Once he's here, we can sit down and catch up on old times. Emmerich is currently at Sorak Power Plant. This is our chance. Boss, head for the power plant. I wróciliśmy do bazy. Nasi kompani się za nami stęsknili. Cześć, chłopaki. Witajcie, witajcie. Kąpiel, żebym nie musiał się witać z wami. Brudny i śmierdzący. Morale się podnosi. Załoga szczęśliwa. A ja dziękuję wszystkim, że oglądali ten odcinek i zapraszam do oglądania następnych. Trzymajcie się, na razie.